Wiesz, ja jestem Janusz, dzisiaj jest 11 kwietnia i zaczął kwitnąć mniszek lekarski. Pierwszy dzień. Dla wielu jest to pierwszy pożytek, z którego będą mieli miód. Powoli się otwierają. Tu widać, że noc była mroźna i pospadywały pierwsze płatki. Tak, noc była zimna. Trochę mogło przymrozić. Tak jak powiedziałem, jest 11 kwietnia. Pierwszy dzień kwitnienia mniszka lekarskiego. A taka ciekawostka z mniszka lekarskiego. Prawdopodobnie wszyscy to wiedzą, ale właśnie z kwiatostanów robi się syrop na kaszel, na przeziębienie. On jest napotny. Po jednym, dwóch dniach i człowiek jest zdrowy. Warto sobie pozbierać kwiatostany, jak już będzie ich więcej, i sobie zrobić syrop na zimę. Ja korzystam, polecam wszystkim. Druga ciekawostka. Z korzenia mniszka lekarskiego robi się nalewkę bądź w jakiś inny sposób ściera się i działa on przeciwrakowo. Tak więc warto sobie poszukać w internecie przepisów. Jeżeli kogoś by spotkała ta straszna choroba, to zawsze można się wspomóc naszymi polskimi ziołami. Myślę, że warto. Teraz zrobiłem zooma. Bardzo ładnie to wygląda w środku. Idziemy dalej. Poszukamy jakichś pszczółek na mniszku. Zobaczymy, co się będzie działo. Tutaj mam jednego pomocnika do wyszukiwania. Nazywa się Martynka. I drugi pomocnik, czołgista. Kubuś. Idziemy dalej szukać. Dzięki waszym wpisom dowiedziałem się, że to jest klon. Dzięki wam za te wpisy, bo no nie wiedziałem, co to jest za drzewo. Na poprzednim filmiku pszczoły bardzo je obsiadywały i zbierały sobie z niego, co tam chciały. W całym kraju kwitnie teraz mirabelka, tak zwana mirabelka. Po dzisiejszej, wczorajszej nocy bardzo zmarzła i wszędzie widać, że nawet pszczoły nie zdążyły sobie porządnie oblecieć jej, a już tu wszędzie opaduje. Pełno ich tu widać. Jeszcze pyłek jest na nich. Myślę, że spokojnie jeszcze kilka dni by wytrwały. A idzie teraz pogoda straszna.
bardzo zimno w nocy, nawet mogą być przymrozki i to wszystko spowoduje, że te pszczoły po prostu nic z tej mirabelki nie zbiorą. Niestety. Całe szczęście miszek się otwiera. Jedynie z niego będą pobierały sobie nektar i pyłek. Zmianę pogody, powoli zaczyna deszcz kropić, a my już kończymy. Na tle widać drzewa akacji. A tutaj mamy jeszcze lipę. Pogoda idzie straszna. Nic tylko siedzieć w domu teraz. Pozdrawiam, Biroyal.